Jeśli zastanawiasz się, czy warto wybrać hotel J-Like View w Dubaju, to ten film jest dla Ciebie. Teraz widzisz widok standardowego pokoju na tyły hotelu. Piękny wschód słońca, morza nie zobaczysz. Jeżeli chcesz mieć z widokiem na morze, dopłać w biurze podróży, bo w hotelu kosztuje to znacznie, znacznie więcej. Cześć, z tej strony Adam, tym razem nie o elektronice, a o hotelu w Dubaju, w którym byłem już dwukrotnie w 2019 roku, zaraz po jego otwarciu, jak również w marcu 2022. Podpowiem Ci o plusach i minusach tego hotelu, o jego wyposażeniu i w ogóle czy polecam go jako hotel właśnie w Dubaju. Na początek przyjrzyjmy się samym pokojom. Pokoje są naprawdę czyste, bardzo nowoczesne, super wyposażone i mają ciekawe rozwiązanie. Mamy tu naprawdę wszystko. Od podstawowych jakichś kubeczków, ekspresu do kawy, wodę, którą dostajemy gratis, minibarku nie mamy. Mamy szklaneczki przeróżne. Mamy również suszarkę, która jest zresztą schowana w tym biurku. Mamy fajnie, że mamy wejścia USB do ładowania bezpośrednio w lampkach, również w kontaktach. Również zwyczajne gniazdka, pomimo że tam są te rozwiązania angielskie, ale zwyczajne wtyczki też podłączałem, więc nie musicie się martwić o przejściówki i tego typu zbędne gadżety. Tu właśnie jest schowana suszarka, także nie bierzcie panie ze sobą suszarki, nie ma potrzeby. Nie bierzcie żelazka, jak i deski do prasowania, bo też są. Super szyba. Po włączeniu gniazdka w toalecie lub od zewnątrz możemy zrobić ją na mgiełkę lub na taką przezroczystą, żeby sobie popatrzeć z toalety na salon. Pokoje czyste, na bieżąco sprzątane, klimatyzacja działa bardzo dobrze, ręczniki stale wymieniane, wystarczającej ilości doposażane. Mamy bardzo dużo rzeczy typu mydełka, szamponiki. W 2022 roku również były szczotki jednorazowe z takimi małymi pastami. Jeżeli zużyjemy, to znowu dostaniemy nowy komplet. Mamy nawet szlafroki, jakieś tam papucie takie jednorazowe, także wyposażenie naprawdę super, łącznie oczywiście z darmowym sejfem. Podkreśliłem, że w 2022 roku były też środki jednorazowe z pastami, bo w 2019 tego nie było. Za to w 2019 roku były fajne busy, bezpłatne busy, które dowoziły spod hotelu wszystkich, którzy byli zainteresowani, w parę ciekawych miejsc, w tym do centrum pod Burj Khalifa. To był duży plus, bo te busy były właśnie gratis. Obecnie musimy zapłacić za taki autobus, teraz jeździ większy, mniej godzinach, mniej ilości godzin, no i troszeczkę już kosztuje, tak? A taksówka, no to jest koszt 100 tak naprawdę dirhamów, czyli około 110 zł w jedną stronę. Hotel jest troszeczkę oddalony od centrum i dlatego te przyjazdy będą mieli znaczenie na Wasz budżet, to znaczy się ile pieniążków wydacie. My z lotniska w 19 mieliśmy prawie 2,5 godziny transferem, bo byliśmy na tym tylnym lotnisku mniejszym, natomiast w 22 samolot nasz lądował akurat w samym centrum Dubaju, na tym ogromnym lotnisku, także dojechaliśmy z samego lotniska do hotelu niespełna godzinkę. Tym razem leczyliśmy z Rainbow, który wynajął, znaczy nie wynajął samolot, tylko wykupił z Wizzara ten rejsowy, bo było jeszcze Expo, wtedy latały co piątki praktycznie do centrum, do Dubaju te samoloty. Bardzo mały, ciasny samolocik, 6 godzin lotu, troszkę ciężko w takim małym samolocie. Nawet kanapek brakło, oczywiście płatnych. Znajomi, których poznaliśmy w Dubaju, mieli szczęście, bo lecieli z Warszawy, a ta sama firma Rainbow z Warszawy opłacała piękny, duży samolot Emirates, w którym były serwowane nawet gratis kanapki. Ten busik, który teraz widzicie, on oczywiście spod naszego hotelu objeżdża praktycznie cały ten duży, ogromny resort i zawozi nas na przykład na plażę, czy też do tych pozostałych hotelów, czy też na inne miejsca typu minigolf, zupełnie gratis. Jeżdżą co chwilkę, także nie ma obawy, zresztą spacer po tym obiekcie jest super, o tym za chwilkę powiem. Każdy, kto się interesował wyjazdem do Dubaju, doskonale wie, że jest tam bardzo mało ofert all inclusive. Nie jest tak prosto wyszukać oferty, na przykład poniżej 14 tysięcy dla dwóch dorosłych i jednego dziecka 8 lat na 7 dni, lub tak jak my mieliśmy to na 14 dni za niecałe 18 tysięcy złotych.
Pod tym kątem hotel jest naprawdę super, ale musicie pamiętać o właśnie jednym z największych mankamentów, to znaczy się, jedzenie jest troszeczkę nudne, nie ma dużego wyboru mięsa, zwłaszcza w 2022 roku w stosunku do 2019, w mojej ocenie pogorszyło się to, no i niestety Polacy mamy dosyć słaby ten all, bo czy to i taki w 19, czy teraz z Rainbowa 22, to faktycznie ten all jest bardzo ubogi w stosunku do innych gości, którzy mają lepsze drinki, dużo więcej wyboru. My niestety mamy okrojone karty i za tą resztę musimy dopłacić. Ale o tym jeszcze za chwilkę. Jak widzimy, wychodząc na zewnątrz, możemy po tych słupkach dostać się do siłowni, jak również z wewnątrz hotelu. Siłownia naprawdę fajna, jak ktoś chce sobie aktywnie odpocząć, to jak najbardziej warto skorzystać, oczywiście jest gratis. Poza siłownią mamy jeszcze wiele innych miejsc do aktywnego odpoczynku. Za chwilkę to też pokażę. Natomiast mamy 3 baseny przy tym hotelu oczywiście. 2 ogólnodostępne, bardzo ładne, i 1 tylko i wyłącznie dla dorosłych. Jest to przestrzegane, pilnują tego. W basenach wystarczająca ciepła woda. Aha, zapomniałem jeszcze o malutkim brodziku, który jest tam całkiem na tyle. Fajnie, że jest takim zasłonięty, także słońce nie parzy dzieciaków. Teren w ogóle ogromny. Na posiłki możemy właśnie tutaj chodzić i tutaj, gdzie teraz widzicie, wieczorami również możecie poza kolacją zamawiać drinki typu jakieś whisky czy też inne napoje alkoholowe. Nie obawiajcie się, jeżeli jest wiatr, bo wieczorami w marcu jeszcze jest tam wiatr i bywa czasami chłodno, więc jeżeli jedziecie tam w styczeń, luty, marzec, to weźcie sobie na wieczór tylko coś cieplejszego do ubrania. Ta restauracja, którą teraz widzicie, my z polskim olem niestety mamy tam okrojony alkohol praktycznie do zera, więc uważajcie, dlatego że tu wszędzie podpisuje się takie rachunki. Obojętnie czy to jest śniadanie, obiad, kolacja, czy to są drinki, wszędzie musimy podpisywać rachunki, takie małe kartki z bardzo dużymi kwotami. Nawet po zamówieniu coli, zjedzeniu śniadania musimy podpisać rachunki, dlatego pilnujcie się. W telewizorze macie informacje na bieżąco o waszym stanie, przy czym wieczorem dopiero są minusowane z tego ola. Dlatego warto w pierwszym dniu rezydentki dokładnie zapytać, niech wam pokaże, z których barów i z czego możecie korzystać w ramach opłaconej już ceny wakacji. Największy minus tego hotelu to jest właśnie ten bałagan przy tym całym all inclusive, czyli co mogę, a czego nie mogę, jeśli nie chcę zbytnio wydawać. Na recepcji zazwyczaj jest pani Agnieszka, czyli Polka, która tam pracuje, mówi po polsku, jest bardzo pomocną, uczynną, zresztą do niej zwracajcie się, jak chcecie zamówić taksówkę na miasto, ponieważ personel miejscowy zawsze chce zamawiać prywatne taksówki, takie Lexusy, Ubera, a wierzcie mi, to wychodzi zawsze 100% drożej. No i musicie się liczyć z tym, że pomimo, że w Dubaju jest naprawdę kilkadziesiąt tysięcy taksówek, to wieczorami skądkolwiek będziecie wracać, czy to będzie z centrum miasta, czy to będzie z plaży, czy z innego miejsca atrakcji, zawsze będziecie czekali na taksówkę, czasami w kolejce nawet ponad godzinę. Tak wiele chętnych jest tam turystów. Warto wybrać jednak te miesiące, właśnie listopad, marzec, dlatego że w te cieplejsze miesiące, na przykład od maja, wiele atrakcji już jest nieczynnych. Oczywiście Burj Khalifa czy też jakiekolwiek aquaparki są czynne, natomiast przepiękny Village Garden, czyli takie zewnętrzne ogrody, gdzie jest super wesołe miasteczko, za grosze wejście jest, a tam nie tylko jest wesołe miasteczko, ale również targi praktycznie z całego świata, to niestety chyba już od maja jest nieczynne. Zachęcam do spacerów po tym całym kompleksie, zwłaszcza wczesnym rankiem, a zobaczycie przepiękne zwierzęta, super śpiew ptaszków. Naprawdę, nie korzystajcie tylko z Meleksa, ale spacerujcie, skosztujcie tego małego, świeżego banana. Ale nie wszystko jest tam tak fajne. Wróćmy do przykrych spraw. Mieliśmy wyjazd z hotelu na lotnisko o godzinie 20. Doba hotelowa kończy się o 12. Pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, w której od 12 nie możemy korzystać z jedzenia ani picia. Mówimy o podstawowych posiłkach, nie o alkoholu. I żeby móc korzystać z tego ola, czyli z jakichkolwiek posiłków, jak również z pokoju, musimy dopłacić 800 zł za te 8 godzin od 12 do 20. Co do zwiedzania reszty kompleksu. Dwa kolejne hotele z tego kompleksu są już blisko plaży, praktycznie nad samą plażą, ale ich jakość w porównaniu do tego G-Like View jest dużo słabsza. Są to starsze hotele, co widać po wyposażeniu, także ten nasz, chociaż jest tak naprawdę od plaży troszeczkę oddalony, ale na tym samym terenie kompleksu, to ten nasz jest naprawdę nowoczesny, ładny hotel, więc jak już, to wybierajcie go.
Przy plaży też możecie skorzystać z darmowych drinków, kawy czy innych napoi. Natomiast pytajcie się, mówiąc numer pokoju, czy wasz pokój jest opłacony all w tym konkretnym barze. Zawsze dostaniecie wiarygodną odpowiedź, także lepiej zapytać, niż przy wyprowadzce być niemile zaskoczony dodatkową opłatą. Tutaj też możecie korzystać z basenów, jak również z ręczników, które pobierzecie przy tych basenach, a potem je tam zostawicie. Plaża należąca do hotelu jest naprawdę fajna. Czysta, piaszczysta, długa, a nawet można by powiedzieć szeroka. Także warto z niej korzystać. Za chwilkę zobaczycie też mini golf, który jest zupełnie gratis i świetną atrakcją dla dzieci, zwłaszcza w upały, gdzie można troszeczkę odpocząć od tego słońca. Przy wejściu jest ochrona, tam pobieramy kije i piłeczki i gramy sobie zupełnie gratis. Około 100 metrów od minigolfa mamy takie pomieszczenia zamknięte, gdzie możemy grać sobie w lotki, w ping-ponga, w badmintona i inne sporty. Warto to odwiedzić, tam jest też druga siłownia. Naprzeciwko minigolfa jest plac zabaw dla dzieci, zamknięty i otwarty. W tym zamkniętym są animacje robione w trakcie dnia, podobnie jak na tym terenie otwartym, na tej trawce. Natomiast dla dorosłych nie ma w ogóle animacji, ale uczciwie trzeba sobie powiedzieć, że nie wiem, czy w Dubaju jest to potrzebne. Tam jest tak wiele atrakcji, że praktycznie zawsze wyjeżdżamy na zwiedzanie, przyjeżdżamy późnym wieczorem, już zupełnie zmęczeni, żeby zjeść kolację, napić się drinka i spać, żeby mieć siłę na drugi dzień. Mamy tu też stadninę konną, oczywiście odpłatnie, podobnie jak tenis ziemny i golf. Zasadniczo ma się wrażenie, że ten cały teren, ten cały hotel jest dla golfistów. Profesjonalny ośrodek dla ludzi, którzy uwielbiają grać w golfa i są tu świetne warunki. Można wynająć oczywiście meleks lub bez meleksu, kije, wszystko co tylko potrzeba. Ceny nie są niskie, ale jak ktoś kocha tą grę, to z pewnością skorzysta. Jeśli chodzi o podsumowanie, to trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy chcemy zwiedzać i wypocząć w pięknym hotelu, czy interesuje nas też obsługa? Bo obsługa jest tu słaba. Menadżer niestety od 2 lat nic się nie zmienił. Ta sama zagubiona obsługa z nieczytelnym olem. I to jest duży minus. Natomiast sam ośrodek, hotel, wyposażenie jest bardzo nowoczesne, czyste i nie ma nic do zarzucenia. Problem polega tylko i wyłącznie na samej obsłudze. Nie jest to hotel rozrywkowy, więc na pewno osobom, które szukają muzyki, rozrywki odradzam. Natomiast osobom spędzającym wypoczynek aktywnie na sportach i zwiedzaniu jak najbardziej polecam. Restauracja z darmowym jedzeniem i alkoholem kończy swoją pracę około godziny 23. Potem pozostaje nam bar nocny, który jest na dachu, ale tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, czyli nie wejdziemy tam z dzieckiem. Odległość od centrum powoduje to, że dużo wydamy na taksówki. Od 100 do 200 zł za każdy wyjazd w jedną stronę. Jednak dzięki temu, że jesteśmy na odludziu, mamy duży teren i piękną plażę. A wierzcie mi, że często nawet te najdroższe hotele nie mają tak dużej plaży i bardzo często mają basen tylko i wyłącznie na dachu lub jakiś zakryty wewnątrz hotelu. Kończąc ten film, polecam Wam naprawdę Dubaj, bo jest przepięknym, nowoczesnym miastem. Co roku macie nowe atrakcje. Burj Khalifa to nie wszystko. Jest nowa wieża widokowa, tak zwany view, gdzie mamy bilety i na przedostatnie piętro, i ostatnie, które szczerze trzeba zobaczyć. Na samym górze jest naprawdę najładniej. Mamy fontannę nie tylko pod Burj Khalifa, czyli pod tym największym centrum handlowym również, bo to jest jedno z drugim połączone, gdzie mamy różne inne piękne atrakcje, ale mamy tu też fontanny pod samym pięknym hotelem Atlantis. Super kolorowe fontanny. Mamy ogromną ramkę, po której chodzimy, a nasza podłoga jest szklana i wiele, wiele innych atrakcji. Możemy o tym mówić 2 godziny i nie wystarczyłoby nam czasu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat Dubaju, śmiało piszcie w komentarzu, odpowiem na każde pytanie, może nie od razu, ale na pewno odpowiem. Z dronem możemy lecieć, jeżeli wcześniej sobie załatwimy zgodę. Bardzo prosty sposób można to zrobić poprzez ich stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego Dubaju. Jest to opłata około 100 do 150 zł za drona, bo trzeba posłać im numery seryjne. Trwa to dosłownie 2 dni, macie zgodę na wjazd z dronem do Dubaju.
jak również na latanie. Mamy tam podobną aplikację jak w Polsce Drone Radar, tam mamy od nich, gdzie jest napisane, gdzie nie można latać. Także śmiało można brać drony, nie obawiajcie się kobiety, możecie chodzić w strojach, jakich chcecie. To nie jest tak, że to jest kraj arabski i mają bardzo duże restrykcje. Oczywiście, że obok inne Emiraty mają zupełnie inne restrykcyjne zasady. Natomiast w przypadku Dubaju mamy totalną wolność. A w centrum handlowym Mall, największym na świecie, jest mnóstwo sklepów dla kobiet. Na przykład Victoria's Secret z super promocjami. No ale już zupełnie na koniec, naprawdę warto zwiedzić ten kraj. Miejmy nadzieję, że ruskich tam nie będzie dużo, bo teraz w czasie wojny tam niestety robią sobie swój raj. Dlatego ja na parę lat odpuszczam Dubaj, chociaż jest co tam zwiedzać. Nie zwiedziłem nawet 1/4 tego, pomimo że byłem tam już dwukrotnie i każdego dnia cokolwiek zwiedzałem. Polecam Wam Dubaj pod warunkiem, że nie będzie tam ruskich. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Jeżeli Wam się podobała ta recenzja, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, bo chociaż zazwyczaj zajmuję się dronami i inną elektroniką użytkową, to zawsze nagrywam film na temat hotelu, w którym byłem, jeśli na YouTube na ten temat jest mało informacji, czyli nie ma o danym hotelu informacji w języku polskim. Na moim kanale znajdziecie film o Dominikanie, Turcji i Egipcie, o hotelach, w których tak naprawdę jest mało informacji na polskim YouTube. Jeszcze raz dzięki serdeczne. Hej!